Zapraszamy na majowe wydanie miesięcznika Globe Energia Plus, dostępnego w aplikacji mobilnej na smartfony i tablety w systemach Android i iOS. Maj rozpoczął się dla całej branży dość intensywnie i burzliwie, ponieważ zostaliśmy zapoznani z projektem nowelizacji ustawy o OZE. Dlaczego nie wszystkim się ona podoba? Zapraszam na analizę najważniejszych jej zapisów. Na jakie problemy prawne napotykają inwestorzy planujący farmy fotowoltaiczne? Tym razem komentuje dla nas radca prawny. Wzięliśmy też pod lupę net metering. Jak funkcjonuje w praktyce? Poznajcie historię pana Łukasza, który od kilku miesięcy toczy nierówną walkę o możliwość rozliczania się netto. W tym numerze również komentarze branży prosto z targów instalacje. O firmie, wyzwaniach i planach na przyszłość opowiada pan Sebastian Walerysiak, prezes zarządu Wisman. Zapraszamy też na krótki wywiad prosto z targów Green Power. Tym razem o falownikach firmy Huawei. Piszemy też o tym, jak ogrzewać budynki o dużej kubaturze i o gruntowych pompach ciepła z regulacją mocy. Co z ciekawostek: mobilne panele fotowoltaiczne, czyli fotowoltaika i rowery. Czy to się da połączyć? W majowym numerze też kolejne przemyślenia z niezwykłego kraju, czyli z Islandii, i podsumowanie działań ograniczających niską emisję w Małopolsce za 2015 rok.